mamy już? 200. O, jak już 200? Patronem odcinka jest Hexon Cars. Siemanko, z tej strony Urban. Jestem dzisiaj w Aston Clinton w Buckinghamshire w siedzibie Hexon Cars. Dzisiejszy odcinek będzie o samochodach, czyli jak kupić, jak serwisować, jak to jest po prostu mieć samochód w Wielkiej Brytanii. Zapraszam. Siema. Siema. Cześć. Siema. Siema. Cześć, witam wszystkich. Jak leci? Dzisiaj dowiecie się, jak sprzedaje się samochody w Anglii i ogólnie dowiecie się dużo więcej o motoryzacji. Idziemy na parking? Idziemy, idziemy. Bierzemy Sebastiana, bierzemy Anię. Może Ania kilka słów powie o co robi, czym zajmuje się w firmie. Ja zajmuję się głównie kontaktem z klientem, odbieram telefony, organizuję tu biuro i organizuję też kredyty na auta. Także jak ktoś jest zainteresowany, to proszę o kontakt ze mną. O kredytach na auta powiemy później. Wszystko trzeba będzie wyjaśnić. A tu jest Sebastian. Cześć, witam wszystkich. Prowadź na parking. Zapraszamy. Zapraszamy na naszą twierdzę. No to co, jesteśmy w waszym królestwie, chłopaki. Tak, dokładnie, witamy serdecznie. To wszystko, co tutaj stoi. Wy to sprzedajecie. Jak to jest sprzedawać samochody w Wielkiej Brytanii? Powiem ci tak, zaczęliśmy jakieś 3 lata temu sprzedawać samochody i teraz bardzo nam się to wszystko rozrosło. Mamy ponad 70 samochodów na sprzedaż. Mamy tutaj garaż mechaniczny, też naprawiamy, zajmujemy się naprawą samochodów. Więc powiem ci, nie jest łatwo, ale trzeba... Nie jest tak, jak się każdemu wydaje, że tylko siedzimy przed komputerem i w biurze. Cała ta otoczka, to my to stworzyliśmy od kupna samochodu, do przewiezienia samochodu, do umycia samochodu i do wystawienia samochodu, również odbieranie telefonów. Wiecie, że sam kontakt z klientami jest no to jest ciężki, tak? To jest ciężka praca, kontakt z klientem jest bardzo ciężka, więc no nie jest tak, jak się każdemu wydaje, że tylko siedzimy, nic nie robimy, ale no jest co robić po prostu. Ludzie w Polsce wiedzą, jakie samochody w Polsce mniej więcej są popularne, a jakie samochody są popularne tutaj w Wielkiej Brytanii. Co Anglicy kupują? No bo nie oszukujmy się, najwięcej klientów to są Anglicy. Tak, powiem generalnie, że popularność samochodów są podobnie jak w Polsce, tak? Czyli małe miejskie samochody i niemieckie samochody. Tak? Sprzedajemy bardzo dużo samochodów Audi i bardzo dużo małych samochodów z małymi silnikami, czyli jakieś 1.0 w benzynie, co ludzie płacą właśnie mały taks, małe ubezpieczenie, jeżdżą sobie tylko wyłącznie po mieście. Generalnie sprzedajemy wszystko, wszystko idzie sprzedać, tak? Mieliśmy drogie samochody po 30-40 tysięcy funtów, stały, nie powiem, bo stały bardzo długo, ale też się sprzedają, tak? Też się sprzedają, to generalnie wszystko idzie. A jakie roczniki najlepsze są tutaj na sprzedaż, co ludzie najlepsze kupują? Roczniki, no takie 4-5-latki, tak? No bo to wiadomo, że to jest jeszcze w miarę nowy samochód, mały przebieg, to się też nie psuje. Mamy oczywiście w stoku auta 10-letnie, ale mówię, najlepiej się sprzedają auta od 2010 roku w górę. I ostatnio zauważyliśmy też, że nie tylko tak jak mówi Albert, niemieckie samochody, ale też auta japońskie. Koreańskie pewnie. Koreańskie, tak oczywiście, Kia, Hyundai, no bo to jednak ta marka poszła troszkę do góry, tak? Jest jednak ten pułap troszkę zaczęły się bardziej porównywać do aut niemieckich. No wiadomo, rynek idzie do góry i standardy, ludzie też mają jakieś większe oczekiwania. A co, jak to jest? Bo ty wcześniej sobie, jak rozmawialiśmy poza kamerą, powiedziałeś, że tutaj macie takich klientów, że przyjeżdżają sobie te samochody co rok zmieniają. To nie są jacyś bogaci klienci, to są po prostu normalni ludzie, którzy co roku lubią sobie pojeździć po prostu nowym modelem i innym samochodem. Tak, przyjeżdżają do nas generalnie Anglicy i co roku wymieniają sobie auto z naszego stoku. Nie mają jakiejś specyfikacji, co oni chcą, tylko po prostu
przyjeżdżają, wybierają sobie jeden samochód z naszego stoku, zostawiają nam w rozliczeniu samochód, którym jeździli przez rok czasu, no i tak to właśnie wygląda. BMW serii 5, 2.0 w dieslu, w M-Sporcie, w M-Pakiecie. Tutaj mamy cenę 16 tysięcy funtów. W Polsce taki samochód kosztuje w granicach 80 tysięcy złotych. Więc krótko powiem, że na taki samochód w Anglii trzeba pracować rok czasu, żeby kupić go za gotówkę. W Polsce 80 tysięcy złotych, jeżeli przyjmiemy, że 2000 zł będzie średnią taką miesięczną, czyli na taki samochód musimy pracować około 4 lat, czyli to jest po prostu przepaść, moim zdaniem, po prostu przepaść. Tutaj w Anglii, jeżeli przyjeżdżają do nas klienci, kupują sobie samochody za kredytówki, płacą 2-3 tysiące funtów i kupują auta za normalną kredytówkę. W Polsce, jak dla mnie, to nie jest do pomyślenia, bo trzeba by za takie auto zapłacić 20 tysięcy złotych kredytówką, więc to jest roczna pensja Polaków. A tutaj widzę, mamy miniaczka za 1600 funtów. Pracując w Anglii, auto możesz to nabyć za jedną miesięczną wypłatę. W Polsce, jeśli porównujemy te ceny, w Polsce to auto kosztuje gdzieś około z 8 tysięcy złotych, tak? Który to jest rocznik? To jest dokładnie 2004 rocznik. Więc w Polsce możesz nabyć to auto za 8 tysięcy złotych, czyli jeśli najniższa krajowa w Polsce jest 2000 złotych, tak? To 4 miesiące czyli byś musiał bite. Czyli jednak na to 4 miesiące. Czyli no te ceny jednak, ceny, zarobki jednak są, no jednak tak jak zawsze to było, jest wielka, wielka przepaść. Był już trochę droższy samochód, był najtańszy, a teraz może coś z takiej średniej klasy. To średniej klasy, na przykład tak jak tutaj stoi przed nami Audi A4. Tu jest Audi A4 2.0 w dieslu, obok stoi Audi A4 1.8 w benzynie. To są mniej więcej porównywalne ceny. W Polsce ile taki samochód? No w Polsce gdzieś te auto kosztuje około 30-35 tysięcy złotych. A tutaj możesz kupić za 3 wypłaty. Dokładnie za 3 najniższe krajowe wypłaty, dokładnie. No takie no, jesz chleb tylko z masłem potem, ale no jeździ sobie wiesz, Audi. Wiesz, to zależy, na przykład jeśli jesteś tutaj z kobietą, tak, i ty zarabiasz tą najniższą krajową, kobieta zarabia najniższą krajową, to nieraz ludzie, wiesz, ludzie są bardzo oszczędni. Jedną wypłatę poświęcasz na rachunki, a drugą wypłatę oszczędzasz, tak, więc nawet to wychodzi, możesz nawet sobie kupić to auto po oszczędzaniu, możesz sobie auto kupić po 3 miesiącach, za gotówkę, tak. Powiedz mi, czy na przykład w Polsce, jak już porównujemy to, jak w poprzednich samochodach, czy w Polsce dasz radę kupić sobie takie auto po 3 miesiącach oszczędzania? No nie. No właśnie. No, chyba, że jesteś prezesem PZU. No to nie wątpię, to na pewno. To nawet lepsze, to nawet ten drugi kupisz. A tu możesz pracować sobie w Tesco, jak to powiem, na kasie, nie ubliżając nikomu i możesz sobie jeździć fajnym Audi, tak? Więc no naprawdę tutaj w Anglii mamy taką fajną gamę możliwości, że możemy żyć sobie na jakimś tam standardzie. I to jest, na przykład uważam, że to jest bardzo fajne. Pytałeś mnie, ile samochodów się sprzedaje, tak? Na stoku aktualnie mamy około 70-80 samochodów. Sprzedajemy miesięcznie w granicach od 20 nawet 45 samochodów miesięcznie. Czyli jest obrót. Jest duży obrót, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę koszty wszystkie z tym związane, czyli wynajęcie całego tego placu, całego garażu mechanicznego, ofisu, także to już się troszeczkę zmniejszają te koszty, tak? Samo wystawienie samochodów na internecie, czyli średnio aukcja jednego samochodu kosztuje 60 funtów miesięcznie, tak? To sobie możecie sami wyobrazić, 70 samochodów po 60 funtów. Ile trzeba miesięcznie płacić kasy za samo wystawienie tych samochodów na internecie? Ale ty mi powiedziałeś fajną ciekawostkę, bo tutaj niedaleko jest inny autohandel, podobnych rozmiarów jak wasz. U was ile osób pracuje, a ile pracuje tam? Zaczynaliśmy we dwóch z Sebastianem, teraz doszła do mnie moja narzeczona Ania i Marcin mechanik. Obok nas znajduje się angielski komis, mają tam około 100 samochodów na stoku. Pracuje. Czyli tam porównywalnie. Tak, porównywalnie, tutaj, no. Troszeczkę już dogoniliśmy. I pracuje tam około 15 osób, czyli każdy jest od wszystkiego. Mają 3 mechaników, 2 waleterów. Jeden 5, do czyszczenia opon. Tak, 5 sprzedawców. No dosłownie każdy jest od czegoś innego. A my tutaj we dwóch robimy dosłownie wszystko. Odbieramy samochody, myjemy samochody, wystawiamy samochody, rozmawiamy z klientami. No dosłownie robimy wszystko we dwóch. Także zrobiliśmy to w 2 lata dokładnie i no udało się. Ciężką pracą,
zrobiliśmy to, co chcieliśmy. Kolejna interesująca rzecz, czyli paliwko tutaj. Co chcesz wiedzieć o paliwie tutaj? No ile kosztuje tutaj paliwo? Obecnie, jak się nie mylę, funt 45, tak? Za benzynę? Za litr, no, za litr a benzyny. Diesla? Jest droższy, bo w Polsce jest tańszy, nie? To porównywalne są ceny chyba, ale tak? Ale w sensie w Polsce to chyba zawsze było, że diesel jednak był ten tańszy, a tutaj no, jest chyba na odwrót, nie? Tu jest na odwrót i tutaj też się zmieniło. Kiedyś też tu sprzedawaliśmy bardzo dużo samochodów na olej napędowy, a teraz jednak więcej ludzi idzie w tą benzynę, bo ceny są już porównywalne, tak? A od tego roku government zmienił tam jakieś przepisy, że też tax ma być droższy na diesle, więc ludzie idą bardziej w benzynę. Słuchaj, no dobra, to tak. Powiedziałeś funt 40 tutaj za paliwo. W Polsce jakie są ceny? 5 zł około? Wiesz co, nie mam pojęcia, wiesz, ale jakoś tak 5,50? No liczmy, że jest w okolicach takiego, 5 nie? zł. No, to teraz znowu sobie na przykład porównajmy. Tutaj minimalna krajowa to jest co? Około 7,5 funta. Za godzinę pracy masz przypuśćmy 5 litrów benzyny, tak? A w Polsce? Nie wiem jaka jest w Polsce, ale powiedzmy no co, 10 zł, 15 zł na godzinę? Na godzinę, to wyobraź sobie, że masz na przykład 2 litry, tak? No to jakaś jest te 4-3 litry różnicy, to jest jednak dużo, tak? To jest jednak, no uważam, że to jest mega, mega różnica. To patrz, tak. Tańsze samochody, tańsza benzyna. Tak. Zaraz jeszcze sobie porozmawiamy o ubezpieczeniach. No i to jest właśnie to, że jest tańsze samochody, tańsza benzyna, ale niestety ubezpieczenia w Anglii... To już jest inna bajka, dokładnie. To skoro już zaczęliśmy temat ubezpieczeń, no to właśnie sobie go pociągnijmy. Tutaj przede wszystkim jest inaczej niż w Polsce. Samo ubezpieczenie techniczne. W Polsce, jak wiemy, ubezpiecza się cały samochód. Czyli jak kupujesz samochód, to wykupujesz ubezpieczenie na auto. Tutaj jak jest? Tutaj kupujesz ubezpieczenie imienne, tak? Czyli na kierowcę, tak. Możesz tam dodać jednego, dwóch kierowców i w ubezpieczeniu uwzględniasz, czy ty jesteś pierwszym kierowcą, czy jesteś po prostu drugim kierowcą. W Polsce, jak wiemy, sprawa polega tak, że no cała rodzina może jeździć na ubezpieczeniu dziadka, tak? Tak. Czyli auto jest ubezpieczone na dziadka i na przykład ty możesz jechać tym autem. A czemu na dziadka? Bo jest tańsze. Dokładnie. Oczywiście. Tutaj jednak takie prawo, że jak masz te 18 lat, no to ubezpieczenie jest jednak bardzo drogie, dlatego dużo ludzi szuka silników 1.0, małe autka, małe pojemności, no bo te ceny jednak są naprawdę kosmiczne. Więc na przykład, mamy samochód z silnikiem 1.0, jestem świeżym kierowcą, dopiero zdałem prawo jazdy, ile takie ubezpieczenie będzie mnie kosztować? Plus minus. No plus minus, 1.0, z tego co zawsze rozmawiam z klientami, gdzieś około minimum 1000 funtów rocznie, czyli oni zawsze sobie rozkładają to na raty, czyli no wychodzi gdzieś tam te 90 funtów miesięcznie, tak? A teraz drugi biegun, jestem świeżym kierowcą i kupuję sobie tą BMW-kę za 16 tysięcy. To też dochodzi do tego, że ubezpieczalnia powie ci, że po prostu jesteś za młody na to auto. I może tak być? Oczywiście, że może tak być, oczywiście. I nie ubezpieczą Nie ubezpieczą Czyli co, na początku jak zrobię sobie prawko, muszę kupić, nie wiem, mały jakiś samochód, żeby jeździć. Dlatego są wprowadzone te zasady, żeby nie było tyle wypadków. Wiadomo, w Polsce młody kierowca, a ubezpieczenie na dziadka, kupuje BMW czy zero w benzynie, leci z kumplami po imprezie, wiadomo. I jesz panka tutaj. Jak obserwujesz sobie na drogach, wracają chłopaki, auto malutkie, jakaś Corsa, 1-2 i jakoś to ta kultura tutaj jest zachowana, tak? Czyli widzicie, jesteście świeżym kierowcą, to nie kupicie sobie, nawet jak macie hajs, nie kupicie sobie dobrego, mocnego samochodu, bo po prostu brytyjskie prawo wam na to nie pozwoli. Dokładnie. No to teraz może trochę rzeczy takich warsztatowych. Ile kosztuje MOT, ile kosztuje, nie wiem, wymiana oleju, wymiana opon? Czyli tak, MOT, czyli przegląd, kosztuje od 35 funtów do 40. I to też zależy na przykład od samochodu, nie, od silnika? Nie, to zależy. To jest osobowe, samochody osobowe. Mhm. Więc my się nie zajmiemy busami, nie wiem ile busy kosztują, ale wydaje mi się, że to jest porównywalna cena. Opony na przykład? Opony. A więc... chyba tutaj nie wymieniają zimówek, co? Czy wymieniają? Zdarza się, ale tak? Głównie Polacy. No. Dobra, przegląd oleju na przykład. Przegląd taki. Oleju, no to... 90 funtów. Filtr, olej, filtr powietrza, 90 funtów. I na przykład ile coś takiego w Polsce kosztuje? To wychodzi tutaj taniej czy drożej niż w Polsce? Szczerze? No. Nie mam pojęcia, naprawdę. Nie wiem jakie są właśnie ceny
ceny serwisowania auta w Polsce, naprawdę. To tutaj pytanie do widzów. Słuchajcie, wpisujcie w komentarzach, jakie są ceny przeglądu technicznego samochodu, tak. Nie wiem, wymiany oleju i na przykład wymiany opon z letnich na zimowych. Ile a mówiłem ci o oponach? No właśnie nie, ile to jedno, kosztuje? Za jedną oponę z wyważeniem 10 funtów. Czyli 10 jak funtów. Masz 4 opony, 40 funtów. I tu mówimy o tym, że ty przyjeżdżasz ze swoimi oponami. Oczywiście możesz przywieźć swoje opony, albo możemy nabyć te opony od naszego garażu, więc to kwestia klienta. Czyli 10 funtów od opony. Jak ze swoją przyjeżdżasz? Wymiana i wyważenie. 10 funtów jak ze swoją przyjeżdżasz, a jakbyś chciał kupić jedną? Nie ma znaczenia, nie ma znaczenia. Ja kupuję opony. Czarżujemy oczywiście, ile ja dałem za opony, a mój zarobek to jest tylko wymiana opon. To ile w takim razie opona jedna kosztuje tutaj? Tak się ciekawe. Zależy od rozmiaru, tak, dokładnie. No to powiedzmy do takiego apka, który stoi za nami. 30 funtów, jedna opona? 30 funtów, 10 wymiana, czyli za komplet opon 160 no, funtów. Spokojnie. Takie ceny, a wypiszcie w komentarzach, jak to wygląda w Polsce. Wyobraźcie taką sytuację, nie? Idziesz w Polsce do komisu, kupujesz samochód, właściciel komisu ci zapewnia, panie, to jest, wiesz, drugi właściciel, nóweczka, ty potem jedziesz na serwis i okazuje się, że tak, że przód jest jednego samochodu, tył jest drugiego samochodu i tak naprawdę ty masz taki zlepek samochodów. A jak jest to tutaj też tak, nie wiem, powiedzmy na autohandlach, reklamują samochody do klientów? Całkiem inaczej tutaj to wszystko wygląda, bo tutaj można zaufać ludziom, którzy zajmują się sprzedażą takich samochodów właśnie po wypadkach. Bo tutaj generalnie jak samochód ma wypadek, przez insurance company dostaje kategorię N, S lub B. Tak? N to znaczy, że to nie jest structural damage, S structural damage i B auto, które nie nadaje się, już jest wyłączone z ruchu. Tak? I to auto ma już wbite kategorię stałą, czyli do końca żywotności samochodu będzie wiesz, ta kategoria. Wiesz, że on jest już klepany? Tak, że był klepany, że był bity i po prostu to się mówi ludziom, jeżeli mamy taki samochód. A zdjęcia na przykład tak, też są, że klienci tak, zobaczą zdjęcia, jak on wyglądał? Tak, czy ktoś ma taki samochód od nas, to dostarczamy mu zdjęcia, jak auto wyglądało przed wypadkiem, całą dokumentację części, które wymieniliśmy, także to nie ma jak w Polsce, że okłamuje się ludzi, że po prostu auto było niemalowane czy niebite. Tutaj mówi się wprost, tak, auto ma kategorię i po prostu... Nie da się oszukać, tak, nie kupujesz auta, kota w worku. Tak, i te auta są zawsze tańsze od 2 do nawet 6 tysięcy funtów niż cena rynkowa samochodu na tą chwilę. Jeżeli komuś nie zależy na tym, że auto ma kategorię, także zaoszczędza sobie dużo, dużo pieniędzy, tak? To jest tak, jak ludzie sprowadzają auta ze Stanów i te auta, wszystkie auta, daje sobie głowę uciąć, że są po prostu bite po wypadkach, bo to jest ten sam rynek niż jak w Anglii. I żeby się opłacało przyprowadzić auto ze Stanów, ono musi być, mieć jakąś po prostu usterkę, tak? No tak to wygląda tutaj w Anglii, tak? Dobra, a teraz na sam koniec. Mhm. Wisienka, albo inaczej, truskaweczka na torcie. Porsche 911 Carrera Turbo S, także ten samochód ma 580 koni. Rocznik? Rocznik 16, przebieg 5008 mil, także nowy samochód. Co tutaj można dodać do tego samochodu? Przyspieszenie do 100 km na godzinę 2,9, także jak na drodze spotkamy jakiegoś Kawasaki czy jakiegoś motocyklistę, możemy się z nim śmiało pościgać. No to co, testujemy, ruszamy na trasę? Oczywiście, możemy jechać, także zaczynamy, tak? No to jedziemy. Czekaj, pasy zapnę. Tutaj nie ma lipy, tu trzeba zapiąć pasiory, bo jak powiedział Albert, prędkości tutaj są dobre. No to poka, panie. Co to autko potrafi? To niemieckie pudełko po murzynkach. Ponoć bija fotel, jak się jedzie. Zobaczymy, czy wbije mnie fotel.
jazdy, także tu jest normalny tryb jazdy, masz Sport i masz Sport Plus, czyli zobacz, jak się auto zachowuje na Sporcie. Już obroty trochę lecą w do góry. Słychać. Sport Plus już jest coraz lepiej, ale jeżeli naciśniesz tutaj ten guzik po środku, auto przez 20 sekund dostaje podwójne doładowanie. Czyli to coś a la Nitro. Tak, to jest a la Nitro, takie to jest nowość właśnie w Porsche. Także zaraz będziesz mógł się przekonać, co do czego jest zdolny. Także jedziemy dalej. Wow. Ja pierdziele. Ile mamy już? 200. O, ja, już 200? Tak. Już jest 200. Chcemy zahamować, bo trochę jest ruch, ale zaraz jeszcze. To, czekaj, to ile sekund robiliśmy do 200? To 200 robi około 8 sekund. Wow. Także... Robi się gorąco, tak? No, powiem ci, zrobiło mi się gorąco. O ja. Wow, powiem wam. O, tutaj jakiś Porsche się tam rozbił. Powiem wam, oj, niezłe wrażenie, aż naprawdę gorąco mi się przez chwilę zrobiło. Zobacz teraz na ten guzik, zobacz, co tu się pojawi. Poczekaj. Co tu, gdzie, co jak się pojawia? Wam, że jest nieźle. Wow! Ty, kurde, panie! Jak wrażenia z jazdy? No wariat, powiem ci, wariat. Ten samochód to jest wariat. Także mówię, jak ktoś w okolicy przejeżdża na motorze, możemy się z nim ścigać. Słuchajcie, ten samochód, ile on kosztuje? To znaczy tak, w Polsce, bo ten samochód aktualnie, którym jedziemy, jest na sprzedaż, kosztuje 155 tysięcy funtów. 155 tysięcy funtów. Polska nowa 911 Turbo S kosztuje 1 100 000 zł. Jeżeli chcecie kupić zwykłą 911, będzie kosztowała 500 tysięcy złotych, a za Turbo S, za ten właśnie model, trzeba dopłacić całe 500 tysięcy. Dwie zwykłe 911 w cenie jednej Turbo S, ale to jest warto. Yeah. Jak wygląda samo spalanie tego samochodu? Spalanie w sumie wygląda bardzo dobrze w tym samochodzie. W mieście to auto potrafi spalić 11 litrów przy normalnej jeździe, w trasa około 7. Słuchaj, ale powiedziałeś, że zalałeś przed chwilą za 4 dyszki. Tak. Czekaj, zróbmy zbliżenie na zbiornik. I co, było przed chwilą prawie full? Była jedna kreska przed fullem, zrobiliśmy dwie teraz rundki z tobą i z kolegą i prawie spadło do połowy. Także spaliło około może 15-20 litrów w ciągu 3 mil. A teraz zrobimy mały test Porsche. Zobaczymy, czy człowiek taki jak ja, takiej postury jak ja, da radę wejść do bagażnika. I oczywiście go zamknąć. Kurde. Chyba nie da rady. No nie. Ale myślę, że jakaś mała gimnastyczka to śmiało by tutaj weszła. Kurde, ale teraz trzeba wyjść jeszcze. Czyli jeżeli chcecie przewozić ludzi w bagażniku, w Porszawce, niestety nie jest to możliwe. To co, kończymy odcineczek samochodowy z chłopakami z Hexon Cars. Jadę się przejechać Nismo, takim jeszcze nie jeździłem. Na razie, trzymajcie się, pozdrawiam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Zrobię, spokojnie, zrobię prawko.